W tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd, aby umożliwić pierwszemu przejście przez jezdnie. No i mhm. tu mamy filmik, należy ten filmik oglądać do samego końca. I przepisy ruchu drogowego wskazują jasno, że jeśli będziemy widzieli osobę, która zamierza przejść przez jezdnię i widać znak że jest to osoba niepełnosprawna, tutaj widzimy, osoba posiada kulę w ręku, tak więc musimy się zatrzymać, zwolnić, aby umożliwić tej właśnie osobie bezpieczne przejście przez jezdnię.